I witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że zechcieliście Państwo przyjść. Jeśli nie będzie mnie słychać, proszę zawołać, to postaram się mówić głośniej. Dziękuję bardzo za przyjście. Proszę Państwa, zaczynając od pewnych kwestii, bardzo dziękuję za organizację tego spotkania. Tutaj oczywiście patronat honorowy pana burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego, jest bardzo miło mi, że zgodził się objąć to spotkanie nim. I oczywiście bardzo dziękuję organizatorom, tutaj w szczególności panu Krzysztofowi Dmochowskiemu ze Związku Szlachty Polskiej, jak i oczywiście Ogniskiemu Ośrodkowi Kultury. Poniżej jest kilka herbów, które pojawią się w dzisiejszej prezentacji odnośnie kilku rodzin, nie tylko Nagórków. Proszę Państwa, tytułem wstępu. Skąd to zainteresowanie? Jak pan Krzysztof powiedział, ja nie pochodzę z Zambrowa, natomiast moja rodzina pochodzi z Zambrowa. Jestem trzecim pokoleniem Nagórków spoza Zambrowa. Mój dziadek po wojnie został de facto zmuszony do wyjazdu stąd, więc wylądował pod Koszalinem w miejscowości Bobolice, gdzie moi rodzice mieszkają do tej pory. I w związku z tym mój kontakt z Zambrowem był sporadyczny. Tak naprawdę wszelkie informacje przekazywane mi na temat Nagórek i Zambrowa pochodziły od mojej babci i taty. Była to troszeczkę taka mityczna kraina, gdzie na jednorożcach jeździli przodkowie. W związku z tym, kiedy w 2010 roku przyjechałem tutaj po raz pierwszy, oczywiście od razu zainteresowałem się tematem genealogii. I od tamtej pory staram się amatorsko bardzo drążyć ten temat. Ja generalnie jestem, tak jak wspomniałem, amatorem. Wszystko de facto wykonuję przed komputerem, dzięki digitalizacji właśnie informacji, dzięki poszukiwaniom w głównie opracowaniach i źródłach, które są dostępne zdalnie. Jeszcze nie zdarzyło mi się udać do archiwum żadnego, ale myślę, że taki czas też nadejdzie wkrótce, kiedy wyczerpią się wszelkie źródła dostępne. Teraz tak, oczywiście Państwo lepiej wiecie zapewne ode mnie, gdzie leżą Nagórki Jabłoń. Po północno-zachodniej stronie Zambrowa, między Pruszkami i Klimaszami, od zachodu Nowe Zakrzewo. To tak tytułem tylko wstępu. Gdyby były osoby niezorientowane, myślę, że Państwo wiecie doskonale. Teraz tak, ja skupię się tutaj na trzech kwestiach, prezentując Państwu informacje. Po pierwsze, zaprezentuję moją hipotezę powstania Nagórk i rodziny Nagórków. Po drugie, przedstawię Państwu kilka postaci z historii, które udało mi się odnaleźć, pomimo braku pamięci w rodzinie o tych postaciach. I po trzecie, postaram się pokazać również, w jaki sposób inne rodziny są spokrewnione z Nagórkami, jak i w jaki sposób Nagórkowie są spokrewnieni z innymi rodzinami tutejszymi. Od czego chciałbym zacząć? Od tego, że oczywiście zapewne Państwo doskonale znacie książki wydawane przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, w szczególności autorstwa doktora Brodzickiego. Te książki zawierają mnóstwo informacji na temat ziemi łomżyńskiej. Oczywiście są pierwszym wyborem, kiedy szuka się informacji na temat historii. Zawierają bardzo szczegółowe informacje. Często udaje się doktorowi zlokalizować konkretny moment w czasie, kiedy powstaje dana wieś. I kiedy ja zapoznawałem się z tymi publikacjami, również z publikacjami profesora Wolfa czy profesora Wiśniewskiego, to wydawało się, że tak powiem, że nie będę mieć zbyt dużo pracy, że ten temat tak naprawdę jest dobrze opracowany. Natomiast im dłużej drążyłem ten temat, zarówno ze strony doktora Brodzickiego, jak i pana Zugaja Leszka, który napisał monografię powiatu zambrowskiego, który powoływał się w wypadku Nagórk Jabłoni na doktora Brodzickiego, tym bardziej dochodziłem do wniosku, że coś tutaj nie gra, że te informacje nie są spójne i niestety, ale rzetelne. O ile informacje doktora Brodzickiego są bardzo szerokie w różnych kwestiach, o tyle w przypadku wsi Nagórki Jabłoń tutaj nie wiem, czy mogę użyć tego zwrotu, nastąpiła pewna pomyłka. Mianowicie doktor Brodzicki przypisał początek wsi Nagórki Jabłoń pewnej transakcji, która miała mieć miejsce w 1434 roku między dwoma rodami, które mieszkały faktycznie w okolicy Zambrowa. Natomiast niestety, jak udowodnił później doktor Tomasz Jaszczot, którego tutaj również wymieniam,
I co opisał również w innej książce wydanej również przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe Rody Rodziny Mazowsza i Podlasia, źródło do badań genealogicznych. Jak się okazało, ta transakcja, którą dr Bodzicki przypisał na górką, tak naprawdę miała miejsce gdzieś indziej, w parafii Jabłonka Kościelna i dotyczyła wsi Jabłoń Świerczewo. W związku z tym, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że de facto po tym odkryciu i po informacji od doktora Jaszczołta zacząłem szukanie od zera tak naprawdę. Kiedy doktor Jaszcząt no de facto zgruzował całą teorię doktora Brodzickiego, to pozostałem bez żadnych informacji na temat wsi. W związku z tym zacząłem wszystko od nowa. Tutaj bardzo przydatne są również oczywiście informacje oprócz doktora Jaszczołta, pani doktor Małgorzaty Frąckiewicz. I ta dwójka postaci wymieniona na końcu w tym wyliczeniu to są osoby, które tak naprawdę teraz dopiero prowadzą, według mnie, przynajmniej z mojej perspektywy, wsi na górki Jabłoń, najbardziej rzetelne, szczegółowe i konkretne informacje, na których można się teraz dopiero oprzeć, opisując historię. Dodam również, może bardziej na wstępie powinienem był to powiedzieć, deklinacja nazwy na górki Jabłoń. Teoretycznie poprawnie powinno się wymawiać, tak mi się wydaje, powinno się wymawiać z Nagórek. Natomiast jakimś sposobem, jakimś cudem w naszej rodzinie zawsze mówiło się z Nagórk. Jak Suwałk. No, to de facto jest tak. Kilka miejscowości. Wądołki. I też mówi się z Wądołek. Tak, z Wądołek. Ktoś przyjezdny mówi Wądołek. Ja wielokrotnie byłem we wsi Podgórki i nie przyszłoby mi do głowy mówić z Podgórk. Mówiłbym jednak z Podgórek. W związku z tym analogicznie mówiłbym z Nagórek. Ale by było na przykład z Suwałek. No tak, to prawda. O tej nazwie nie pomyślałem. W każdym razie tutaj ja konsekwentnie używam zwrotu z Nagórk, mimo że tak się przyjęły. Są wątpliwości, tak. Dobrze, przechodząc dalej. Kolejne materiały, z których korzystałem, to są oczywiście herbarze, w szczególności obszerny herbarz Seweryna Uruskiego. Mniej informacji jest u Niesieckiego, najmniej tak naprawdę u Bonieckiego, przy czym o ile u Uruskiego jest, jak na moje wyobrażenie, dużo informacji o Nagórkach, o tyle z dużą rezerwą biorę te informacje z tego względu, że tak jak mi się udało znaleźć, czy wyszukać źródła do Uruskiego, o tyle wydaje mi się, że Uruski w swoim omówieniu Nagórków połączył przynajmniej trzy różne, niespokrewnione ze sobą rodziny i przypisał im herb, którego de facto żadna z nich nie miała. W sensie pieczętowały się innymi herbami, o których za chwilkę powiem. W związku z tym u Uruskiego jest to troszeczkę tak, że dzwoni w jakimś kościele, ale trzeba zlokalizować troszeczkę ten kościół i napracować się, żeby to nabrało kształtu. U Niesieckiego jest bardzo niewiele informacji, które są konkretniejsze, a u Bonieckiego zaledwie jest to potwierdzanie za pośrednictwem innych rodzin, ponieważ nie dotarł do litery N. I cóż się okazuje? Ja de facto wszystkie źródła podzieliłem na dwa rodzaje. Jedne dotyczą wsi bez żadnych wątpliwości, samej wsi na górki Jabłoń. Pozostałe źródła dotyczą rodziny. Pojawiło się tutaj sporo wątpliwości z tego względu, że w momencie, kiedy powstawała większość okolicznych wsi, czyli od XV wieku, od początku XV wieku, to w źródłach, czyli w metryce koronnej mazowieckiej, kapicjanach i tak dalej, faktycznie pojawia się nazwa Nagórki, natomiast niestety odnosi się ona zazwyczaj do innych wsi, w innych częściach Polski, które nazywały się one de facto tak samo, za chwilkę do tego wrócę. W związku z tym to wprowadza pewien chaos. I pierwsza informacja, co do której nie mam żadnych wątpliwości, że dotyczy Nagórk Jabłoni, pochodzi dopiero z 1578 roku. Nie twierdzę, że jest to pierwsza informacja, natomiast na razie nie mam żadnych wątpliwości, że ta informacja jest najstarszą. I to jest informacja z rejestru podatkowego powiatu zamborowskiego. Tam pojawiają się właśnie Nagórki Jabłoń. Chciałem Państwu zaprezentować kilka innych wsi, jako że jedną z hipotez powstania wsi rozpatrywanych przeze mnie było przeniesienie nazwy wsi z innej części kraju. Tak jak to miało miejsce wielokrotnie w okolicy. Wiele nazw jest powtórzeniem, prawie dosłownym, często w zbliżonej formie, z przeniesionym przez kolonizatorów z innych części Mazowsza lub Polski. I tutaj podobnie z Nagórkami mogło tak być. Nie twierdzę, że nie było, natomiast nie ma na to dowodów. Jest kilka wsi, które nadal istnieją lub istniały w przeszłości,
z których wywodzą się inne rodziny, które również nazywały się Nagórka lub podobnie Nagórscy. W związku z tym szukałem połączeń jakichkolwiek, najczęściej poszlakowego chociażby połączenia między tymi rodzinami. Największe skupisko Nagórków już od XIV wieku występuje koło Płońska. Tam są trzy wsie. Są to Nagórki Dobskie, Nagórki Judyce i Nagórki Olszyny. I te trzy wsie istniały już na pewno w 1408 roku. Prawdopodobnie wcześniej, z tego względu, że wcześniej musiało istnieć wspólne nadanie, które później uległo podziałowi na te trzy wsie. I te wsie związane są z rodziną, która nosiła przydomek Nagórka, nie nazwisko, ono później zanikło, i to byli Jastrzębcy. Nie mam żadnych informacji, które wiązałyby Nagórków Zambrowskich z tymi Jastrzębcami, natomiast ciekawostką jest to, że z tamtej okolicy, właśnie z Jastrzębców, pochodził pierwszy Nagórka, który odwiedził Zambrów. I chodzi o Mikołaja Dzierzgowskiego, który nosił przydomek Nagórka. On był dosyć istotną postacią w swoim czasie, czyli w połowie XV wieku. Był sędzią ciechanowskim, również w ziemi warszawskiej robił karierę. I on odwiedził Zambrów w 1441 roku, kiedy był akurat chwilowo starostą brańskim. To było w czasie, kiedy książę mazowiecki Bolesław IV bodajże, że się nie mylę, krótko władał ziemią bielską. I w tym czasie istniało stanowisko starosty brańskiego, które właśnie piastował Mikołaj Dzierzgowski. Był to jednorazowy prawdopodobnie wypad do Zambrowa na roki sądowe. Nie mam żadnych informacji, żeby Dzierzgowski otrzymał jakiekolwiek nadania pod Zambrowem, żeby dokonał jakichkolwiek zakupów, bądź żeby jego potomkowie przenosili się w te okolice. Zatem prawdopodobnie nie ma związku, natomiast jest to pewna ciekawostka, że nie jesteśmy pierwsi w Zambrowie. Kolejną wsią są Nagórki w gminie Grabów, niedaleko Łowicza i Kutna. Tutaj ta wieś związana jest z rodziną Nagórskich lub Nagórków herbu Ostoja i również jest istotnie starsza od Nagórk Zambrowskich, bo już z początku XIV wieku. Inny herb i nie mam niestety żadnej informacji również o związkach między Nagórkami herbu Ostoja a Nagórkami Zambrowskimi. Zatem to również jest taka, powiedzmy, bardziej jako ciekawostka. Dalej mamy Nagórki w gminie Osięciny. Tutaj nie mam żadnych informacji o jakichkolwiek Nagórkach, natomiast wieś istnieje. Możliwe, że nazwa związana jest z ukształtowaniem terenu. I dochodzimy do trzech wsi w okolicach de facto Zambrowa, na pograniczu Mazowsza i Podlasia, które nazywają się podobnie. Pierwszą są Nagórki za Łomżą. Jest to Nagórki zwane wcześniej Drożęcin Nagórki. Powstały w pierwszej połowie XV wieku, kiedy to niejaki Nagórski herbu Trzaska wykupił część wsi Drożęcin. Od tamtej pory tam mieszkała również rodzina. Nie mam informacji, czy żyją potomkowie. Natomiast ta rodzina jest troszeczkę dla mnie problematyczna z tego względu, że w niektórych dokumentach występują jako Nagórka. Często jest to błąd. Natomiast możliwe, że w jakichś sytuacjach któreś dokumenty mogą być błędnie przypisane którejś z rodzin. Podobnie Nagórkowie z Zambrowa też byli czasami pisani jako Nagórscy. Więc to jest troszeczkę taki chaos, gdzie musiałem być bardzo ostrożny, żeby odpowiednio przyporządkować te osoby. Dalej mamy Wyszonki Nagórki, już na Podlasiu. I tam mamy Nagórków herbu Grabie. Są oni spokrewnieni z Wyszyńskimi. Wieś również powstała w połowie XV wieku. I co ciekawe, wokół Zambrowa jest kilka rodzin również o nazwisku Nagórka, które żyją przynajmniej od XVII wieku. Są to rodziny w parafii Starej Lubotyń we wsiach Podbiele i Żochowo, notowane już w 1673. We wsi Ołdaki Polonia koło Andrzejewa również od tego samego roku przynajmniej są notowani. I również był duży desant Nagórków w parafii Kuczyn. To jest akurat też obok Wyszonek. To nie wiem. Wyszonk, tak? Okej. Okay. To koło Wyszonk, którzy byli bardzo aktywni również w XVIII i XIX wieku. Natomiast w przypadku tych trzech rodzin nie jestem w stanie w żaden sposób zlokalizować ich pochodzenia, zidentyfikować ich, z którymi Nagórkami mogą być w jakikolwiek sposób powiązani. I ostatnia, najważniejsza wieś,
na Górki Jabłoń koło Zambrowa. I tutaj mamy szlachtę herbu teoretycznie na bram. Przy czym od razu zaznaczę, że pierwsza informacja o herbie na bram pojawiła się dopiero w 1850 roku. Nie mam żadnej informacji sprzed 1850, która by potwierdzała, że Nagórkowie Zambrowscy używali herbu na bram. Mam natomiast inne informacje, które potwierdzają, że wcześniej Nagórkowie Zambrowscy używali herbu Ślepowrón. I Państwu przedstawię te informacje. Natomiast co istotne z tej perspektywy, ta ilustracja to dobrze przedstawia, nie ma żadnej ciągłości między herbami którychkolwiek nagórków, tak naprawdę którychkolwiek nagórków, a tym bardziej nagórków zambrowskich. I to według mnie, na tej podstawie ja wysnuwam wniosek, że nagórkowie zambrowscy nie są spokrewnieni z jakimikolwiek innymi nagórkami, którzy występowali w przeszłości ze względu na brak ciągłości herbu i brak jakichkolwiek tak naprawdę poszlak, za wyjątkiem nazwiska, które by wskazywało na jakiekolwiek połączenia. W związku z tym, skoro nie mam tutaj informacji o pochodzeniu, to szukałem hipotezy alternatywnej. Najpierw skupiłem się na znalezieniu jak najstarszych informacji o samych Nagórkach jako rodzinie. I tutaj jest o tyle ciekawie, że mamy nagły wybuch, tak naprawdę, jeśli mogę tak powiedzieć, Nagórków Zambrowskich w drugiej połowie XVI wieku. Najstarsza informacja, która na 90% jest potwierdzona, że dotyczy Zambrowskiego Nagórki, pochodzi z roku 1557 i to jest spis studentów Akademii Krakowskiej. Tam miał studiować niejaki Marcin Nagórka. Ta osoba będzie pojawiać się wielokrotnie, znaczy będę opowiadać o nim bardziej szczegółowo, natomiast on wysnuwa wniosek, że to jest ta sama postać i to jest najstarsza notatka o Nagórce, z tego względu, że on jest później jeszcze wielokrotnie notowany. I ta spójność powoduje, że wydaje mi się, że to o niego chodzi. Natomiast większą pewność mam co do kolejnych informacji. Dzięki słownikowi nazwisku Łomżan, dr Frąckiewicz, udało się odnaleźć źródło, gdzie mamy Franciszka i Rafała z Łomży, którzy są notowani na Komorze Celnej we Włocławku bodajże w latach 1560-61. Franciszek Nagórka tego roku wyeksportował czy sprzedał 16 łasztów zboża. To jest ciekawą informacją. Natomiast mamy dalej Pawła Nagórkę, który jest notowany w aktach sejmikowych ziemi łomżyńskiej kilkukrotnie. Te informacje mam dzięki zespołowi genealogicznemu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego. Zachęcam do współpracy. I ten Paweł również pojawi się jeszcze raz później. I ostatnia informacja o najstarszych Nagórkach to jest Jan Nagórka, student Akademii Zamojskiej z początku XVII wieku. Tutaj również w albumie studentów jest informacja, że pochodził z ziemi łomżyńskiej, stąd mój wniosek, że najpewniej należał do Nagórków Zambrowskich. Zatem, skoro mamy wybuch, będę używać tego zwrotu, wybuch Nagórków w drugiej połowie XVI wieku, co było wcześniej? Dlaczego nie ma żadnych informacji o Nagórkach przed tym 1557? Przynajmniej nie udało mi się znaleźć tych informacji. Natomiast jest mnóstwo informacji już z XIV wieku o innych tutejszych rodzinach. Skąd to się wzięło? Z racji, tak jak wspomniałem wcześniej, braku ciągłości czy spójności herbu z innymi Nagórkami, zacząłem rozpatrywać inną, alternatywną hipotezę, która zakładała, że Nagórkowie mogli, podobnie jak inne tutejsze rodziny, które również przedstawię, wyodrębnić się jako boczna gałąź innej rodziny. Taka sytuacja miała miejsce wielokrotnie i zakładała dwa zjawiska miały miejsce przy takich okazjach. Mianowicie po pierwsze, najczęściej oczywiście dochodziło do zmiany nazwiska, a po drugie była ciągłość herbów, czyli boczna gałąź zachowywała herb pierwotnej gałęzi. I takie dwie rodziny Państwu przekażę, przedstawię, przy czym wpierw, no z racji tego, że Nagórkowie wcześniej najpewniej używali herbu Ślepowrón, to zacząłem szukać oczywiście wśród innych rodzin z tym herbem. No a z racji tego, że jak profesor Wiśniewski zaznaczył, no był to największy desant na Mazowsze, no to było to trochę szukanie igły w stogu siana. I stąd skupiłem się na kilku najbliższych rodzinach, które pieczętowały się tym herbem, a akurat po północno-zachodniej stronie Zambrowa
było kilka takich rodzin, jest nadal oczywiście. I wśród nich zacząłem poszukiwania. Mamy na górki w centrum z herbem Ślepowron i obok są Klimasze z państwem klimaszewskimi. Wieś Klimasze powstała najpewniej w około roku 1526, z tego co mi wiadomo. I klimaszewscy również używają i używali herbu Ślepowron. Przy czym, według mojej wiedzy, nie jest to jedyny herb oczywiście, którego używali państwo klimaszewscy, a pierwotnym miał być herb Kownaty. Natomiast wspominam o tym z tego względu, że występuje ten spójny herb, a druga informacja jest taka, że data powstania wsi jest wcześniejsza niż pierwsi notowani na Górkowie, zatem mogło to mieć miejsce teoretycznie. Natomiast z racji, że te dwie rodziny żyją cały czas obok siebie, to przyjąłem, że mogłaby istnieć jakakolwiek pamięć o wspólnym pochodzeniu, a takowej nie ma, a przynajmniej do mnie nie dotarła. Nie mam również żadnych dokumentów, informacji czy poszlak świadczących o wspólnym pochodzeniu, zatem drążyłem dalej. Obok mamy Cieciorki, również z rodziną Ciecierskich herbu Ślepowron i ta wieś powstała dużo wcześniej, bo w 1418 roku i ponownie brak jakiejkolwiek pamięci, jakichkolwiek dokumentów czy poszlak mówiących o wspólnym pochodzeniu. I wreszcie dochodzimy do trzeciej rodziny. Chodzi o wieś Sędziwuje Prątnik i rodzinę Prątnickich. Rodzina ta, z tego co mi wiadomo, już nie istnieje. Ja mam informację o końcówce XVII wieku, kiedy na pewno jeszcze żyli, ale już w szczątkowej, jeśli mogę się tak wyrazić, formie. I co ciekawe, do tej rodziny mam dwie poszlaki prowadzące, które za chwilkę Państwu przedstawię. Wieś powstała w 1422, zatem zanim pierwsi na Górkowie byli notowani w dokumentach, więc nie wyklucza to, że ta hipoteza jest do udowodnienia. To jeszcze informacja, że pomiędzy Sędziwojami a Nagórkami istnieje wieś Pruszki z rodziną Pruszkowskich herbu Łada. I ta wieś powstała prawdopodobnie najwcześniej, z tego co mi wiadomo, z tych wszystkich wymienionych wsi, bo przed 1419 rokiem. Jest to istotne ze względu, o którym za sekundkę powiem. Zatem jakie to są te poszlaki prowadzące do Prątnickich? Oczywiście należało sprawdzić tę rodzinę i skąd pochodzi. Sama wieś Sędziwuje Prątnik powstała w roku 1422, kiedy rycerz Sędziwuj z Nasierowa w ziemi ciechanowskiej otrzymał nadanie nad rzeką Prątnik. Od nazwy rzeki oczywiście rodzina wzięła swoje nazwisko. Natomiast tenże Sędziwuj, razem zresztą ze swoim bratem Andrzejem, który pozostał w Nasierowie, oni prowadzili bardzo spójną politykę konsolidacji swoich dóbr. Polegało to na tym, że Sędziwuj sprzedał swoje dziedziczne dobra w Nasierowie i obok, w Chrzcięcinach, nieistniejącej wsi i prawdopodobnie już w 1422 tego dokonał i prawdopodobnie za ten kapitał pozyskany rozpoczął zakupy pod Zambrowem. I najwięcej zakupów, jakie udało mi się znaleźć, miało miejsce z rodziną Pruszkowskich, właścicielami Pruszk, konsekwentnie. I te zakupy miały miejsce już nawet chyba przed 1430 rokiem. Dzięki temu Sędziwuj był nawet nazywany Sędziwujem z Pruszk, tak. Natomiast kluczowa transakcja, o której chciałbym Państwu powiedzieć, miała miejsce w roku 1440. I w tymże roku właśnie Sędziwuj wykupił od niejakiego Gabriela z Pruszk jego posiadłości nad rzeką Jabłoń i rzeką Dąbek. Dlaczego to jest istotne dla mnie? Z tego względu, że jest to jedyna transakcja, jaką udało mi się znaleźć, która dotyczyła posiadłości nad rzeką Jabłoń i która była dokonana między dwoma bliskimi sąsiadami Nagórków. I z tego względu, i z racji, że nie mam żadnych innych poszlak też, przypuszczam, że ta transakcja mogła dotyczyć ziem, na których później powstała wieś Nagórki Jabłoń. Tym bardziej, że w tej transakcji zaznaczono, że ziemie sprzedawane leżały wówczas w puszczy lub w lesie, co mogłoby wskazywać, że wówczas Nagórki jeszcze nie istniały. Dodam, że Klimasze obok też nie istniały, tym bardziej, więc w puszczy, w lesie. I to jest ta pierwsza poszlaka. Tutaj założenie jest takie, że wówczas Nagórki nie byłyby tak jakby z nadania osobnego dla rodziny Nagórków lub ich przodków, tylko powstałaby wieś przez wyodrębnienie się z posiadłości Nasierowskich, czy też Prątnickich. Używam tego wymiennie. Na razie nie mam żadnych informacji, które by temu przeczyły lub w jakikolwiek sposób podważały, uprawdopodobniały inne hipotezy. I co ciekawe,
U Kuruskiego, którego rzetelność, wiarygodność może jest wątpliwa, jeśli chodzi o informację o nagórkach, ale Uruski zaznaczył w informacji o Nasierowskich, że używali oni przydomku Nagórka. To jest istotne dla mnie z tego względu, że jest to jedyna informacja, jaką udało mi się znaleźć w herbarzach, która wiązała w tym wypadku przydomek, ale Nagórka, z herbem Ślepowrą. W żadnym innym herbarzu nie mam informacji, żeby Nagórkowie występowali jako ślepo, jako używający herbu Ślepowrą. I z tego względu to są te dwie właśnie poszlaki, które prowadzą do rodziny Prątnickich. I tutaj dodam jeszcze, że jest to pierwsza z omawianych przeze mnie sytuacji, kiedy doszło do zmiany nazwiska rodziny, czyli wyodrębnienia się Prątnickich z Nasierowskich, z zachowaniem herbu Nasierowskich, ponieważ i Prątniccy, i Nasierowscy konsekwentnie używali herbu Ślepowrą. I tutaj tak naprawdę po znalezieniu tych informacji troszeczkę stanąłem i kolejnym krokiem było wykonanie badań DNA. Badania wykonał akurat mój ojciec i wyniki były dosyć ciekawe. Tutaj badania były wykonane przez Projekt Podlasie, za pośrednictwem Projekt Podlasie. Polecam, jeśli przypuszczam, że wszyscy Państwo znacie ten portal. I wyniki wskazały, iż Nagórkowie mieli wspólnego przodka w linii męskiej z rodziną Olszewskich, herbu Kościesza, ze wsi Olszewo-Przyborowo w parafii Rutki, czyli niedaleko również. Jest to ciekawa informacja. Należało zatem znaleźć jakieś połączenie między rodzinami Nagórków a Olszewskich. Skąd to pokrewieństwo się wzięło? I w tym celu skorzystałem z informacji pana Marcina Olszewskiego z Warszawy, który zajmuje się genealogią i historią swojej rodziny. I on bardzo skrupulatnie opracował te informacje. Dzięki niemu wiemy, że Olszewscy są tak naprawdę boczną gałęzią rodziny Mężeńskich, właścicieli pobliskiego Mężenina, również w parafii Rutki. I ci Mężeńscy w drugiej połowie XV wieku mieli wykupić tę wieś Olszewo-Przyborowo od innych Olszewskich, herbu Bończa. Na początku Olszewscy późniejsi pisali się Mężeński z Olszewa, by później przejść już do nowego nazwiska Olszewskich. Zatem skąd wzięli się Mężeńscy? Mężeńscy znowuż przybyli ze wsi Mężenino, nie bezpośrednio, ale że tak powiem, wyszli pierwotnie ze wsi Mężeninów w ziemi ciechanowskiej. I to jest ciekawe o tyle, że ziemia ciechanowska pojawiła się już dwukrotnie dzisiaj u mnie tutaj. Po pierwsze, kiedy mówiłem o Mikołaju Dzierżgowskim z ziemi ciechanowskiej, pierwszym na górce w Zambrowie, a druga informacja dotyczyła Sędziwoja z Nasierowa, również w ziemi ciechanowskiej. Zanim przejdę do tej informacji, to jeszcze dodam, że jest to drugi przypadek zmiany nazwiska przy zachowaniu ciągłości herbu, czyli z rodziny Mężeńskiej wyodrębniła się rodzina Olszewskich, zachowując pierwotny herb Kościesza. Zatem takie sytuacje jak najbardziej miały miejsce. Zatem ta ziemia ciechanowska. Co tam w niej zaszło? Kiedy spojrzymy na mapę, to jest akurat mapa z Instytutu Historii PAN z drugiej połowy XVI wieku, mam nadzieję, że jest czytelna. A kiedy spojrzymy, to widzimy, że Nasierowo i Mężenino w ziemi ciechanowskiej leżą tuż obok siebie. Nasierowo współcześnie to są trzy wsie. Nasierowo Górne, Dolne i Dziurawiniec. Może wskażę. Trzy wsie i Mężenino, fragment na południe od nich. I leżą bardzo blisko siebie. Na tyle blisko, że współczesne Mężenino Węgłowice powstałe w XV wieku, powstało w wyniku połączenia kilku wsi, Starego Mężenina i części Nasierowa. Zatem te wsie w tamtym czasie leżały tak blisko siebie, że przy zmianie granic nachodziły się, de facto następowała wymiana ziem między nimi. Czy jest zatem zbiegiem okoliczności, że rodzina, do której prowadzą poszlaki w kwestii pochodzenia Nagórków, mieszkała tuż obok rodziny, z którą Nagórkowie są spokrewnieni w linii męskiej? No, zastanowiło mnie to. Gdyby przyjąć takie założenie, że rodziny Mężeńskich i Nasierowskich również mają wspólnego przodka, to by tłumaczyło oczywiście pokrewieństwo między Nagórkami a Olszewskimi. I wówczas, to jest oczywiście hipoteza, przy założeniu, że istniał wspólny przodek w linii męskiej, wówczas to pochodzenie wyglądałoby w ten sposób. Od wspólnego przodka mamy dwie linie rodów, jedna linia Ślepowronów, druga Kościeszów.
U Kościeszów główną linią są mężeńscy, z których wyodrębnili się w drugiej połowie XV wieku olszewscy. U Ślepowronów główna linia to nasierowscy, wyodrębnieni z nich w pierwszej połowie XV wieku prątnicy przez Sędziwoja i z nich prawdopodobnie mogli się wyodrębnić Nagórkowie. To jest według mnie ilustracja najkrótszego możliwego połączenia między Nagórkami a olszewskimi. Mamy stwierdzone pokrewieństwo genetyczne między tymi dwoma rodzinami, natomiast nie jestem w stanie udokumentować tych połączeń, czyli między Nagórkami a prątnickimi poza tymi poszlakami, o których mówiłem, oraz między nasierowskimi a mężeńskimi poza bliskością fizyczną podczas ich pobytu w Ciechanowie. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś informacje, które mogą zaprzeczyć, potwierdzić, rozwinąć, to oczywiście będę wdzięczny, natomiast na razie jestem w tym miejscu. Czyli istnieje szansa, czekam, aż znajdę dokumenty potwierdzające to. I to jest tak naprawdę moja hipoteza, którą chciałem Państwu przedstawić w kwestii pochodzenia Nagórków i ich pokrewieństwa z innymi rodzinami mazowieckimi. Nie wiem, czy Państwo macie jakieś pytania co do tej części. Jeśli nie, to przejdę dalej. Teraz chciałbym Państwu przedstawić kilku Nagórków z historii, o których pamięć w rodzinie nie zachowała się, zatem byłem miło zaskoczony, kiedy udało się znaleźć sporo informacji i dokumentów na ich temat. Kolejno będą to ksiądz Marcin, Jan, ksiądz Tomasz i Łukasz Nagórka. Oni wszyscy żyli od XVI do XVIII wieku. Kolejno. W kwestii księdza Marcina Nagórki. To jest postać, o której usłyszałem po raz pierwszy od doktora Tomasza Jaszczołta w czerwcu ubiegłego roku. Wysłał mi informację o kanoniku poznańskim w latach 1580-98. I to była istotna informacja o tyle, że wówczas po raz pierwszy pojawił się herb Ślepowron u Nagórków. Z informacji z Poznania wynika, że tamtejszy Marcin miał pochodzić z ziemi łomżyńskiej i pieczętować się herbem Bujno właśnie, czyli Ślepowron. Natomiast nie było wymienionej nazwy wsi konkretnie. Jak wspomniałem wcześniej, w żadnym herbarzu nie znalazłem informacji o Nagórkach Ślepowronach, w związku z tym byłem lekko zaskoczony i z pewną rezerwą podszedłem do tej informacji. I dopiero później, kilka tygodni później, udało mi się potwierdzić czy powiązać herb Ślepowron konkretnie z wsią Nagórki Jabłoń, o czym za chwilkę powiem. Zatem obecnie przyjmuję, że ten ksiądz Marcin Nagórka z racji używania herbu Ślepowron pochodził konkretnie z wsi Nagórki Jabłoń. Miał być również synem Katarzyny Wdziękońskiej, również tutejsze nazwisko, co jeszcze bardziej uwiarygadnia tę informację. I co ciekawe, właśnie na tej podstawie, że Marcin był synem Michała, wnioskuję, że ta informacja przedstawiona wcześniej z Akademii Krakowskiej dotyczy tej samej osoby, z tego względu, że w spisie studentów zgadza się imię studenta, nazwisko studenta i imię jego ojca. Zatem ten Marcin Nagórka byłby pierwszym notowanym właśnie Nagórką, konkretnie z Nagórki Jabłoni. Co ciekawe, w tym samym spisie, w tym samym roku pojawia się druga postać Andrzeja, również syna Michała, przy czym on jest zapisany jako z Nagórk, więc może rodzina, może niekoniecznie. Nie wiem, dlaczego jest zapisany inaczej, ale przypuszczam, że może być z innej rodziny. W każdym razie, to ciekawe, zarówno Uruski, jak i Niesiecki w swoich herbarzach mówią o Marcinie Nagórce z roku 1585, który miał być właśnie kanonikiem poznańskim, jak i proboszczem łukowskim. Skoro udało się potwierdzić kanonika poznańskiego, to spróbowałem potwierdzić również tego proboszcza łukowskiego. Tutaj oczywiście naturalnym odruchem było skierowanie się do Łukowa po drodze na Lublin, przy czym to był akurat ślepy zaułek. Po drodze znalazłem informację, że w 1601 mógł być kanonikiem przemyskim. Natomiast, to ciekawe, w 2016 roku była rocznica okrągła, bodajże 750, powstania parafii w miejscowości Łukowa koło Biłgoraja. I tam panie Lucyna Paluch i Wiesława Kubów z Ośrodka Kultury sporządziły podsumowanie historii tejże parafii. I z ich podsumowania wynika, że w 1612 roku właśnie w tej miejscowości proboszczem miał być Marcin Nagórka. Informacja ta
jak mi przekazały, pochodzi z ciekawego miejsca, a mianowicie w kościele parafialnym w Łukowej jest dzwonnica i w tej dzwonnicy jest kamienna tablica. I na tej kamiennej tablicy zapisywani są kolejni proboszczowie. I tam właśnie pod 1612 rokiem widnieje Marcin Nagórka, który przypuszczam, że może być właśnie tym Marcinem Nagórką z Nagórki Jabłoni. Wówczas informacja Ruskiego Niesieckiego o kanoniku poznańskim i proboszczu łukowskim byłaby potwierdzona. Ale jest jeszcze trochę miejsca, więc pewnie znalazłem coś więcej o nim. Zaciekawiło mnie to, że z podsumowania historii parafii Łukowa wynikało, że już kolejny proboszcz od 1615 roku przez kilkaset lat kolejnymi proboszczami byli tylko i wyłącznie profesorowie Akademii Zamojskiej. Akademia Zamojska powstała w 1594, zatem prawdopodobnie zanim Marcin Nagórka objął probostwo tam i byłby ostatnim proboszczem, który nie był profesorem Akademii. To mnie zaciekawiło, przyznam szczerze. Tym bardziej, że jak się okazało, sama Łukowa wówczas leżała w ordynacji zamojskiej, która powstała jeszcze wcześniej, bo w 1589. Obie instytucje zostały założone przez kanclerza Jana Zamojskiego. W związku z tym Google otrzymał zapytanie na Górka Jan Zamojski, na Górka Zamojscy, wszelkie możliwe mutacje takiego zapytania. I jak się okazało, trafiłem, że tak powiem. A mianowicie znalazłem trzy opracowania naukowe z zakresu historii autorstwa profesora Wojciecha Tygielskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, doktora Tomasza Makowskiego, który jest dyrektorem Biblioteki Narodowej, jest prawdopodobnie najlepszym w Polsce znawcą tematyki zasobów bibliotecznych rodziny zamojskich, oraz pani profesor Walentina Lepli z Mediolanu, która zajmuje się ewolucją myśli naukowej w czasie odrodzenia i opisywała akurat Akademię Zamojską. I wszystkie te trzy osoby, te postaci, pisały w swoich pracach naukowych na temat Marcina Nagórki. I co ciekawe, powoływali się w tych opracowaniach na list Jerzego Zamojskiego, który był bratem stryjecznym kanclerza Jana, biskupem opiekunem Akademii Zamojskiej, listem do Tomasza Zamojskiego. Tomasz Zamojski był synem Jana Zamojskiego, kanclerza, sam był później kanclerzem. Jerzy Zamojski opiekował się młodocianym Tomaszem po śmierci Jana Zamojskiego w 1605 roku. I w 1611 roku tenże Jerzy Zamojski pisał do Tomasza, iż ksiądz Marcin Nagórka nadal dobrze opiekuje się biblioteką kanclerską Jana Zamojskiego. Na tej podstawie wszyscy troje spośród wymienionych badaczy wysnuło wniosek, iż ksiądz Marcin Nagórka miał opiekować się biblioteką kanclerską Jana Zamojskiego już za jego życia, czyli przed 1605 rokiem i przynajmniej do 1611. No było to dosyć sensacyjne dla mnie, ponieważ nie znałem żadnych powiązań Nagórków z Zamojskim, tym bardziej z Janem Zamojskim. Więc zaciekawiło mnie to. Skontaktowałem się z doktorem Makowskim i z profesor Lepli. Niestety nie byli w stanie potwierdzić, czy wszystkie te informacje przedstawione, które znalazłem, dotyczą na pewno tej samej osoby. Natomiast no byłby to ciekawy zbieg okoliczności, gdyby to było dwóch bądź trzech różnych księży Marcinów Nagórków. I dodam jeszcze, że nie byli to jedyni Nagórkowie w służbie Zamojskich, ponieważ ten sam Jerzy Zamojski, czyli brat stryjeczny Jana, pisał w 1602 roku w liście, że niejaki Józef Nagórka źle wywiązuje się ze swoich obowiązków opieki nad jakimś gospodarstwem Zamojskich. I dodam jeszcze, że wcześniej wspomniałem o niejakim Janie Nagórce, który miał być w 1605 roku studentem Akademii Zamojskiej. No, ciekawe, że tam wszystko jakoś tak się, że tak powiem, skupia w tym miejscu. Tym bardziej, że tamten Jan ma faktycznie potwierdzone pochodzenie z ziemi łomżyńskiej. Dodatkową informacją jest jeszcze to, że w innych źródłach Marcin Nagórka pojawia się jako pisarz Jana Zamojskiego. Zatem jest to ciekawa postać, tak naprawdę teraz już będzie z Górki, bo po takiej karierze to już cóż można innego robić.
Jeśli kiedykolwiek uda mi się potwierdzić, że te informacje dotyczą jednej i tej samej osoby, no to będzie ciekawie. Tym bardziej właśnie, że profesor Lepri w swojej pracy, jeśli mogę użyć takiego zwrotu, narzekała na brak informacji na temat, biograficznych informacji na temat Marcina Nagórki. I ona sama nazwała go, tu może jeszcze dodam, że Biblioteka Kanclerska Jana Zamoyskiego miała ciekawą historię, ponieważ w pierwszym swoim etapie istnienia jeździła razem z Janem Zamoyskim między Tykocinem a jego posiadłościami. Dopiero pod koniec życia Jana Zamoyskiego została wypakowana z pudeł w Zamościu i tam dopiero nastąpiło spisywanie informacji i katalogowanie tej biblioteki. Przy czym na początku żaden spis jeszcze nie istniał. Przepraszam. I profesor Lepri założyła, czy spekulowała, że właśnie Marcin Nagórka miał być, ona nazwała to living memory, czyli żywą pamięcią tej biblioteki. Później ta biblioteka po śmierci Jana Zamoyskiego została włączona do Biblioteki Akademii Zamojskiej. Po likwidacji Akademii przeszła jako część do Ordynacji Zamojskiej i w większości spłynęła w 1944 roku w Pałacu Błękitnym w Warszawie. I zachowało się zaledwie 1,5% zbiorów, więc już tam niczego niestety raczej się nie odnajdzie. W każdym razie, to był Marcin Nagórka. Tutaj jeszcze na podstawie jego kolejnych notowań sporządziłem mapkę, która poniekąd ilustruje jego karierę. Zaczynając w Nagórkach Jabłoni, przez Kraków, kariera w Poznaniu 20-letnia, przejazd do Przemyśla, stamtąd przez Zamość do Łukowej. Tutaj oczywiście założyłem, że urodził się około roku 1537. Gdyby ta informacja była faktycznie bliska prawdy, to mógłby dożyć mniej więcej w wieku 75 lat, co jest możliwe. Zatem jeśli kiedykolwiek uda mi się potwierdzić konkretnie, że to jest na pewno jedna postać, to będę bardzo szczęśliwy, powiem tak. Dobrze, przechodząc do Jana Nagórki. Podałem Państwu wcześniej Jana Nagórkę, studenta Akademii Zamojskiej, natomiast tutaj mamy informację o Janie Nagórce, studencie Akademii Krakowskiej. Tamten miał być synem Jakuba, ten jest synem Pawła. Pojawia się w spisie studentów Akademii Krakowskiej. O Janie, synu Pawła, mówi również Uruski. Jego informacje są akurat spójne ze źródłami, które znalazłem na ten temat. I to ciekawe, podałem wcześniej Państwu informacje o Pawle Nagórce, które pochodzą z informacji z dokumentów sejmikowych ziemi łomżyńskiej. Zatem ten Jan mógł być synem tamtego Pawła. Na pewno żył w tamtym czasie Paweł Nagórka, nie mam informacji o żadnym Jakubie, więc stąd zakładam, że to był syn Pawła. Kolejno, Jan robił karierę w Warszawie, był podstarościm, podwojewodzim, elektorem przy wyborze króla Władysława IV. Pod Sędkiem i zakończył żywot jako sędzia ziemski warszawski. Zmarł najpóźniej w 1638, kiedy wakujące po jego śmierci stanowisko zostało dopiero obsadzone. I teraz tak, mam jeszcze informacje na temat jego żony. Uruski podaje sprzeczne informacje, dwie. Jedna, że jego żoną była niejaka Jadwiga Okęcka, a w innym miejscu twierdzi, że jego żoną miała być Jadwiga Myszczyńska z domu Lasocka. Żona Macieja Myszczyńskiego, córka Marcina Lasockiego. Lasoccy to jest duża, wpływowa, bogata rodzina mazowiecka, która pozostawiła po sobie różne dobra materialne. Tutaj Państwu przedstawię. Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła we wsi Zakrzewo Kościelne nad Wisłą. Kościół ten został ufundowany w 1619 roku przez Marcina Lasockiego, czyli teścia Jana Nagórki. Jak widać, kościół ma się dobrze, zdjęcia są bardzo ładne, nie byłem w środku jeszcze, ale polecam. Dobrze, ksiądz Tomasz Ignacy. Informacja o nim jest dosyć ciekawa, z mojego punktu widzenia oczywiście. Miał on być dziekanem piaseczyńskim i proboszczem czerskim. Wówczas, jak Państwo pewnie kojarzycie, Czersk nad Wisłą w XVI wieku rozwijał się bardzo prężnie pod okiem chociażby królowej Bony. W drugiej połowie XVI wieku było tam około 200 domów, więc lekką ręką kilkuset mieszkańców. Natomiast po potopie szwedzkim, po najazdach kozackich i węgierskich, pod koniec XVI wieku zostało tam zaledwie 20 domów, w których mieszkało okresowo 13 osób.
Więc probostwo księdza Tomasza przypadło na tak naprawdę największy upadek w historii miasta. Samo miasto zaczęło być, podejmowano próby odbudowy dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, zatem po księdzu Tomaszu Ignacym. I wówczas taką rolę większego ośrodka przejęła pobliska miejscowość, której powstanie czy rozwój umożliwił właśnie potop szwedzki niestety. I tam magnat Stefan Wierzbowski stworzył ciekawe założenie miejskie, sprowadził kilka zakonów, między innymi pijarów. Ci pijarzy prowadzili tam kolegium, a w tym kolegium był teatr, do którego zaraz przejdę. Chodzi oczywiście o miejscowość wówczas nazywaną Nowa Jerozolima, a teraz Góra Kalwaria. I w tym teatrze pijarskim, który jest również notowany w kilku dokumentach różnych, w 1724 powstał program sztuki teatralnej Svenotto Haraldi Danorum, mówiącej o Svenie Ottonie, synu króla duńskiego Haralda. I program ten, jak i sztuka, zostały ufundowane właśnie przez księdza Tomasza Ignacego na Górkę. Co ciekawe, program ten zachował się. Dwa egzemplarze są w Bibliotece Jagiellońskiej. Dzięki programowi Patrimonium Biblioteki Narodowej, znaczy poprosiłem o zeskanowanie jednego egzemplarza, dzięki temu programowi Patrimonium zostało to wykonane. Teraz każdy może obejrzeć ten program teatralny w portalu polona.pl. I tam jest, oprócz oczywiście opisu samej sztuki, jest ciekawa laudacja na temat księdza, też laudacja księdza Tomasza Ignacego w języku łacińskim, napisana bardzo trudnym językiem. Nie każdy niestety chciał się podjąć tłumaczenia, a podawał stawki zaporowe. Natomiast wreszcie udało się po kilku miesiącach prób. Laudacja ta zawiera mnóstwo informacji na temat księdza Tomasza i jego rodziny. Potwierdza właśnie, że ksiądz Tomasz pochodził konkretnie z Nagórki Jabłoni. Tutaj przytoczę Państwu może trzy zdania jako ilustrację, jakiego rodzaju język to był. Nie dogonimy bowiem szlacheckich podków Twego domu, bystrości Twych cnót, gdyż tak szybko przymierzasz kolejne stadia na drodze uczciwości, że ustają ze zmęczenia pióra, nie mogąc dotknąć swym lotem Twych zalet, kiedy widzą znane apoteozy Twoich dokonań w diecezji poznańskiej. Oddaję Ci cześć, dziekanat piaseczyński, wielbi w modłach prepozytura czerska, którą przyozdabiasz zasługami, napełniasz cnotami, ubogacając wielkie teatrum diecezji poznańskiej gorliwością Bożej czci i rejestrem pokaźnych darów. Nie ma żadnego królestwa i żadnego zaszczytu oraz wyniesienia do wysokich godności, których by nie osiągnął ród Nagórków. Oczywiście nie biorę tego dosłownie, natomiast jest to ciekawa informacja na temat samego księdza Tomasza Ignacego. Miał on być według tej laudacji synem Józefa Nagórki i Agnieszki z domu Zambrzyckiej. Jego protektorem, dzięki któremu osiągnął stanowisko dziekana, miał być Jan Joachim Tarło, czyli biskup poznański, któremu podlegało wówczas to probostwo, dziekanat, wszelkie informacje. I co ciekawe jeszcze, i z mojego punktu widzenia najistotniejsze dla mnie, w tejże laudacji jest zawarty również herb księdza Tomasza Ignacego. Wizerunek z 1724. I tutaj, jak Państwo widzicie, oczywiście stylizowany zgodnie z zasadami heraldyki kościelnej, no ślepowrom, jak widać. I to jest ta informacja potwierdzająca, że Nagórkowie z Nagórki Jabłoni używali herbu ślepowrom wcześniej. I wiążąca również księdza Marcina na Górkę z wsią, jako również użytkownika tego herbu. Cóż mogę więcej powiedzieć na ten temat? No, ciekawe znalezisko z mojego punktu widzenia. Przechodząc dalej, mamy jeszcze jedną postać, ostatnią, którą chciałem Państwu przedstawić. Łukasz Nagórka miał być bratem księdza Tomasza Ignacego. Również żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Karierę zrobił nieco odmienną. Prawdopodobnie był właśnie synem również Józefa i Agnieszki Zambrzyckiej. Tutaj sprzeczne informacje o nim się pojawiają u Ruskiego niestety, natomiast akurat dobrze odwzorował jego stanowiska. Informacja o nim pojawia się również w książce doktora Brodzickiego, tej późniejszej o Łomży, do 1795. I tutaj doktor Brodzicki powołuje się na archiwum profesora Wiśniewskiego. Co ciekawe, w tym archiwum
Łukasz Nagórka jest notowany pod dwoma nazwiskami. Raz jako Nagórka, raz jako Nagórski. I tutaj spekuluję, że ze względu na to, że ta kariera jest tak spójna i ciągła, to dlatego nawet dr Brodzicki założył, że była to jedna i ta sama postać. I kim był ten Łukasz Nagórka? Kolejno Cześnikiem, Podstolim i Podczaszym Łomżyńskim. Widać tutaj kolejne awanse. Szczepią się po szczeblach kariery. Kariera urywa się w roku 1724. Za chwilkę do tego przejdę. Natomiast z innych źródeł również dowiadujemy się, że żoną tego Łukasza miała być Ewa Gumowska, łówczanka ciechanowska. Ślub wzięli w roku 1716 w Radzyminie, ale nie jest to ten Radzymin po drodze na Warszawę, tylko nieduża wieś w powiecie płońskim w gminie Naruszewo. Akurat Uruski również, tak jak wspomniałem, mówi o Łukaszu Nagórce, przy czym Uruski twierdzi, że jego pierwszą żoną była Agnieszka Zambrzycka. Natomiast według moich informacji Agnieszka była jego matką, a nie żoną, więc należy Uruskiego brać z dużą dozą rezerwy pewnej. W tym samym roku 16 rodzi się również ich córka Katarzyna w tym samym Radzyminie. Nie mam informacji niestety, co się z nią stało, jakie były jej losy. 4 lata później rodzi się ich syn. Natomiast z racji, że kilkadziesiąt kilometrów dalej, mimo że imiona rodziców się zgadzają, to nie mam pewności, czy na pewno również to był ten Nagórka. Nie wiem również, co się stało z Kazimierzem dalej. I o ile kariera Łukasza urywa się w roku 1724, o tyle rok później już Ewa Nagórczyna w tej samej wsi Radzymin bierze kolejny ślub. Zatem najpewniej Łukasz w 1724 zmarł. I tutaj na razie urywają się losy tamtejszej rodziny Nagórków. Tutaj nie wspomniałem jeszcze wcześniej, że Jan Nagórka, sędzia ziemski warszawski, miał mieć syna Adriana, tak twierdził Uruski, ale ponownie biorę go z rezerwą i na razie nie znalazłem żadnych informacji potwierdzających związek między Adrianem a Janem, zatem to jest tylko tak na marginesie. To były te 4 postaci, które chciałem Państwu przedstawić. O nich pamięć w rodzinie nie zachowała się, więc ja byłem miło zaskoczony tą ilością informacji, jaką udało się o nich znaleźć. Mam nadzieję, że uda się znaleźć ich więcej jeszcze. Tak jak wspomniałem, u Uruskiego jest mnóstwo postaci wymienionych, przy czym nie każda z nich dotyczyła naszej rodziny i nie każda z nich ma rzetelne informacje na swój temat, więc warto pewne źródła brać z dużą dozą krytycyzmu. Teraz w ostatniej części chciałem Państwu już pokrótce powiedzieć, jakie są losy współczesne tutejszych Nagórków. Po pierwsze, chciałem wspomnieć o tej zmianie herbu. Jak powiedziałem, pierwsza informacja o herbie Nabram pojawiła się dopiero w 1850. Za ten herb miał być odpowiedzialny niejaki Wojciech i jego żona Marianna Styszków, 4 ich dzieci oraz brat Wojciecha Łukasz. Nie wiem, w jakich okolicznościach doszło do potwierdzenia czy nadania tego herbu. Nie dotarłem niestety do materiałów źródłowych na ten temat. Mam tylko spis z tamtego roku. Nie wiem, czy te osoby były świadome zmiany herbu, czy interweniowały, odwoływały się, czy też nie robiło im to z jakiegoś powodu różnicy. Zatem przyjmuję tylko po prostu fakt, że doszło do pewnej zmiany herbu i od tamtej pory Nagórkowie używali tylko herbu Nabram i taka jest pamięć rodzinna. Od tamtej pory Nagórkowie w taki sposób są powiązani z innymi rodzinami. Wpierw chciałem Państwu... Czy przychodzili proces likwidacji przed herodią, które są polskie? Właśnie nie dotarłem do tych informacji, mam tylko wynik. To może być powodem, jeżeli przychodzili, to może być powodem zmiany herodów. Możliwe. Wiem, że w pewnych wypadkach dochodziło do pomyłkowych. Nie, rodziny nie pamiętały swoich herodów, a... Możliwe. Skrali, wykrywali się swoją twórczością i skrali ad hoc z Niesieckiego, otwierali Niesieckiego, prach. Bo niestety w procesie organizacji wykazanie się jakimś herbem było podstawą, więc musieli jakiś tam herb. Jeżeli pamiętali, oczywiście o swoim, a jeżeli nie, no to tak, no właśnie, z przydziału heraldu. No tak właśnie, dlatego tutaj odnoszę się do tego, że nie mam informacji na ten temat niestety, a byłaby to bardzo cenna informacja. Protokoły z heraldii Królestwa Polskiego, jak również protokoły z
tych poszczególnych faz organizacyjnych w Warszawie są. No, na pewno będę drążyć ten temat, na razie jeszcze nie zgłębiłem go. Polecam profesor Sęczys. Tak, 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 znam, kojarzę oczywiście. No, będę drążyć, dziękuję za sugestie. Chciałem Państwu przedstawić, w jaki sposób Nagórkowie są spokrewnieni z innymi rodzinami tutejszymi, czyli chciałem Państwu przedstawić, ponownie użyję tego słowa, Nagórczyny, czyli żony Nagórków. I z jakich rodzin pochodziły? Od połowy XVIII wieku. Tutaj przedstawię tylko jedną linię, która prowadzi bezpośrednio do mnie, żeby nie zarzucić Państwa informacjami zbyt wieloma, bo zapewne jak każdy genealog wie, można mówić na ten temat de facto bez końca. Od połowy XVIII wieku mamy Mariannę Konopka, jej syn z Marianną Styszków, jej syn z Józefatą z Krajewskich, po raz pierwszy krajewscy dzisiaj się pojawiają, ich syn z Joanną Kotowską, mój pradziadek Jan z Leokadią Klimaszewską, sąsiadką de facto, mój dziadek z Eugenią z Bodaków. Tutaj dziadek już, Mieczysław, właśnie wyjechał z Nagórk, wylądował pod Koszalinem. Mój tata z Anną Kapłan, dzień dobry, to ja. Mam jeszcze starszego brata, brat już jest dziadkiem, zatem nie kończy się ta linia jeszcze. Za chwilkę powiem o pozostałych jeszcze liniach. Zatem jak widać, tutejsze nazwiska, no, że tak powiem, bardzo lokalnie skupione. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób inne rodziny są powiązane z rodziną Nagórków, to przedstawię Państwu kilka Nagórczanek, czyli córek Nagórków i z jakimi rodzinami one są związane, na przykładzie tylko dwóch pokoleń. Mój prapradziadek i tak, mamy Leokadia i po niej rodzina Rzodkiewiczów, wiem, że nadal rodzina mieszka w okolicach Zembrowa. Dalej Adela. Adela Krajewska wyszła za, znaczy Adela wyszła za pana Krajewskiego i jej potomkowie mieszkają również w Nagórkach Jabłoni. Przy czym to są, nie wiem, czy Państwo kojarzycie, ja nie. Podobno to są ci Krajewscy, którzy mieszkają przy szosie Łomżyńskiej. Ja znam również pana Edwarda Krajewskiego, który mieszka w Warszawie, jest wnukiem również pani Adeli. Poznałem dzięki właśnie panu Krzysztofowi Dmuchowskiemu, przypadkiem rodzinę. Dalej mam Janinę, umarła bezpotomnie, tak samo Edmund. I z mojego pradziadka Jana mamy tak. Ciocia Stefania Piszczatowska mieszka w Nagórkach Jabłoni. Po cioci Stefanii mamy rodzinę Piszczatowskich oraz rodzinę Krajewskich. Tutaj przedstawicielka. Dalej, ciocia Teresa Kurkowska spod Gdańska. Po niej rodzina Jankowskich i w okolicach Gdańska i Miletyczów na Bałkanach w Bośni i Hercegowinie. Wanda, Zygmunt i Czesława umarli bezpotomnie, Czesława w dzieciństwie. Przepraszam za głos, ale ucieka mi troszeczkę zbyt często. Tadeusz był moim podwójnym wujkiem, ponieważ jako brat mojego, był bratem mojego dziadka, natomiast jego żona była siostrą mojej babci. Zatem z jego potomkami jestem de facto podwójnie spokrewniony i po nim są Nagórkowie w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i Kokolusowie w Szkocji. Dalej dochodzimy wreszcie do Nagórk Jabłoni. Po wujku Józefie mamy Nagórków mieszkających w Nagórkach Jabłoni. Witam. Tutaj właśnie przedstawicielki. I jako ostatni mój dziadek Mieczysław, po nim rodzina pod Koszalinem w Bobolicach. Mój brat mieszka w Szwajcarii, jego dzieci we Wrocławiu i w Szkocji i ja z Warszawy. Znaczy nie z Warszawy, mieszkam w Warszawie. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, sugestie, informacje, które mogłyby zaprzeczyć, potwierdzić lub uzupełnić cokolwiek, co podałem, to oczywiście będę wdzięczny za podzielenie się. To jest mój adres e-mail.